wyśmigamy pierwszy przejazd techniczny z popołudniowej zmiany. Tutaj tym kółkiem udało się mi być o czasie, a tak to poprzednie cztery koła no były w plecy. Minutkę, 4 minuty, 5 minut, to takie coś. Szybko się odmeldowałem i teraz spieszę się do zajezdni, ponieważ z tej naszej wsi jest ciężko w tej porze w niedzielę wyjechać. A ja jeszcze muszę zaparkować autobus, postawić go w odpowiednie miejsce. Liczę, że po prostu szybko ogarnę ten temat. Bo chciałbym już być w domku i wypoczywać. Mimo że praca dzisiaj to w sumie niecałe 9 godzin. Ale 5 pełnych pół na 103 to po prostu mózg mi się lasuje. Przejeżdżamy teraz mostem północnym imieniem Kirii Skłodowskiej przez Ksełkę i wjeżdżamy do dzielnicy Białołęka. W której znajduje się nasza zajezdnia. Zbieram materiały do nowego tematu, nowego kanału na YouTubie, który nazwę Warszawskie Absurdy Komunikacyjne, w skrócie WAK. Tak mi właśnie przyszło do głowy teraz, dzisiaj po południu, i tak to nazwę. I tych absurdów chyba jest dużo w Warszawie. Trzeba o nich mówić głośno i wyraźnie, bo ktoś jest za to odpowiedzialny i ktoś musi coś z tym zrobić w zasadzie. No i jeszcze jedna nowość w mijającym tygodniu. Zarząd transportu miejskiego podpisał w końcu umowę z Groziem, a zatem od drugiej połowy sierpnia też tak kombinuję tutaj. Na warszawskich ulicach pojawią się nowiutkie solariski od PKS Grodzisk Mazowiecki. Wiem, że firma ta nie grzeszy dużą solidnością obecnie wykonywanych usług, ale trzeba dać szansę.
Po pierwsze, te kontrakty najnowsze to już nie jest taka piaskownica jak kiedyś. To już jest naprawdę poważna sprawa. To jest, słuchajcie, naprawdę szereg konkretnych wymagań, które przewoźnik musi spełniać przez cały okres trwania kontraktu. W związku z tym zamawiający usługę, czyli zarząd transportu miejskiego, ma duży wpływ i duże możliwości kontroli przedsiębiorstwa, które świadczy usługę na rzecz miasta. I tego się trzymajmy. I to będzie oznaczało, że firma PKS Gorlic Mazowiecki, tak samo jak i firmy, które już pracują na tych najnowszych kontraktach, a takie firmy są w Warszawie dwie już, oznacza to jedynie tylko to, że nie będzie taryfy ulgowej. Osobnym problemem jest, skąd wezmą pracowników mówiących dobrze w języku polskim i znających Warszawę, posiadających certyfikat. Ale to już jest temat na inną dyskusję, na inne rozważania. Przyjeżdżam na zajezdnię. Fajnie było z wami znów porozmawiać. Pozdrawiam. Cześć.